Bardzo proszę, pani posłanka. Pani marszałek, Wysoka Izbo, o faktach, panie pośle Pięta, no to o faktach może, jeśli jesteśmy przy rurociągu. Dlaczego wycofana została pani Marta Gajęcka z EBI po tym, jak na konferencji prasowej oświadczyła, że nie podpisze wniosku na finansowanie inwestycji pod dnie Bałtyku? Owocem waszej prezydencji jest ta hańba, o której pan mówił kilka lat temu, proszę pana, że rura na dnie Bałtyku to będzie kolejny pakt Ribbentrop-Mołotow. Nie mówił pan, no proszę bardzo, a ja wiem, że pan mówił. Pewnie pan będzie prostował 126 tysięcy razy. Pan zmienia poglądy szybciej niż rękawiczki, podejrzewam. Chciałabym pana zapytać, jak pan sądzi, jako kto przejdzie pan do historii Polski? Jako kto? Jako ten, który nie reagował, kiedy kładziono rurę pod dnie Bałtyku, rurę, która, proszę państwa, narusza cały ekosystem Morza Bałtyckiego. Gdzie były wtedy wszystkie te organizacje, Greenpeace, czy jak one się nazywają? Nikt nie protestował. To jest wasz urobek. Jeśli chodzi natomiast o pożyczkę z rezerwy Narodowego Banku Polskiego, to jest kpina z polskich obywateli. Kraje biedne mają dorzucać do garnka krajów bogatych. Brawo.